Witam serdecznie. Zapraszam na odcinek Polskie Seks Bomby czasów PRL ze swoimi partnerami. Ewa Sałacka, urodzona w maju 1957 w Warszawie. Aktorka teatralna, filmowa i telewizyjna. Ukończyła liceum ogólnokształcące imienia Ruj Barbosy w Warszawie. W 1981 ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową, Telewizyjną i Teatralną imienia Leona Schillera w Łodzi. Jeszcze w czasie studiów zadebiutowała na ekranie rolą w filmie Filipa Bajona Aria da Atlety z 1979 roku. Na początku lat 80. występowała w wiedeńskim Volkstheater. W latach 1983-84 występowała gościnnie w Teatrze w Radomiu. W 1985 obroniła dyplom, a w latach 90. skupiła się na radiowo-telewizyjnej publicystyce filmowej. Była córką reżyserki Barbary Sałackiej, a jej pierwszym mężem był reżyser Krzysztof Krause, drugim stomatolog i chirurg szczękowy Witold Kirstein, z którym miała córkę Matyldę, urodzoną 31 lipca 1994 roku. Wybitna aktorka zmarła w następstwie wstrząsu anafilaktycznego po urządzeniu przez osem w usta. Została pochowana na cmentarzu powązkowskim. Zofia Marcinkowska, urodzona w październiku 1940 w Wieliczce. Córka Janiny i Tadeusza Piecza. Jej ojciec był prawnikiem, działaczem socjalistycznym i ruchu oporu. Zginął 8 sierpnia 1944 w Powstaniu Warszawskim. Jej matka wyszła ponownie za mąż za lekarza Włodzimierza Marcinkowskiego, który adoptował Zofię. Marcinkowska ukończyła szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące w Krakowie. Po maturze rozpoczęła studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Na pierwszym roku studiów w 1959 wystąpiła w filmie Bogdana Poręby Lunatycy. Ze względu na złamanie obowiązującego regulaminu została usunięta ze szkoły. Studia aktorskie kontynuowała w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Warszawie, którą ukończyła w 1962. Była w związku z aktorem Zbigniewem Wójcikiem, który był uzależniony od alkoholu, przez co często dochodziło między nimi do kłótni i przemocy. 8 lipca 1963 podczas jednej z awantur Wójcik pchnięty przez Zofię upadł i uderzył głową w kant kuchennego z lewozmywaka, a Marcinkowska przekonana o nieumyślnym spowodowaniu śmierci partnera popełniła samobójstwo, zatruwając się gazem. Wójcik zmarł kilka godzin później. Aktorka została pochowana na cmentarzu rakowickim w Krakowie. Kalina Jędrusik-Dygat, urodzona w lutym 1930 w Gnaszynie. Aktorka teatralna i filmowa, piosenkarka i artystka kabaretowa. Była córką Henryka Jędrusika, senatora RP i jego drugiej żony Zofii z domu Kuklińskiej. Miała starszą siostrę Zofię i młodszego o 28 lat przyrodniego brata Macieja z trzeciego małżeństwa ojca. Uczyła się w liceum ogólnokształcącym imienia Juliusza Słowackiego w Częstochowie, z którego została wyrzucona pod zarzutem niemoralności. Następnie podjęła naukę w liceum dla dorosłych, ale tej szkoły także nie ukończyła. Maturę zdała eksternistycznie. W 1953 ukończyła studia w Państwowej Wyższej Szkole Aktorskiej w Krakowie. W 1956 roku poślubiła starszego o 16 lat pisarza Stanisława Dygata, a ich związek budził powszechne kontrowersje, m.in. z uwagi na fakt, że wcześniej byli kochankami, a po ślubie tworzyli małżeństwo otwarte. Po śmierci męża Jędrusik nawiązała romans z perkusistą jazzowym Aleksandrem Jedyneckim, z którym rozstała się po kilku latach. Aktorka zmarła w nocy 7 sierpnia 1991 na skutek ataku astmy oskrzelowej na tle uczulenia na sierść kota. 13 sierpnia została pochowana w Alei Zasłużonych cmentarza Powązkowskiego w Warszawie, w grobie, w którym spoczął również jej mąż, pisarz Stanisław Dygat. Pola Raksa, właściwie Apolonia Raksa. Urodzona w kwietniu 1941 w Lidzie. Aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna. Jedna z najwybitniejszych aktorek w historii polskiej kinematografii. W latach 60. i 70. uchodziła za symbol seksbomby polskiego kina. Najbardziej znana z roli Marusi w serialu Cztery pancerni i pies. Urodziła się jako córka Edwarda Raksy. Naukę kontynuowała we wrocławskim liceum ogólnokształcącym. Po ukończeniu liceum rozpoczęła studia na Wydziale Polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Była studentką polonistyki, gdy pod koniec lat 50. została odkryta w barze mlecznym przez fotoreportera,
który namówił ją na sesję zdjęciową. Tak trafiła na okładkę tygodnika dla młodzieży Dookoła Świata. Do końca lat 80. pojawiała się też na scenie teatru TV. Po latach przerwy zagrała w 1993 w filmie Uprowadzenie Agaty i jak dotychczas była to jej ostatnia rola filmowa. Z kina wycofała się w 1993 i konsekwentnie nie udziela wywiadów. W latach 1964-1970 była żoną Andrzeja Kostenki, operatora filmowego, reżysera i scenarzysty, realizatora filmów krótkometrażowych oraz filmów dokumentalnych, z którym ma syna Marcina urodzonego w 1967. Teresa Tuszyńska, urodzona we wrześniu 1942 w Warszawie, aktorka niezawodowa i modelka. Pochodziła z zamożnej rzemieślniczej rodziny Antoniego i jego żony Janiny z domu Gontarek. Jej ojciec był masażem, a matka zajmowała się domem. Miała starszego o 2 lata brata Bogdana i młodszą o 9 lat siostrę Wacławę, a także dwóch najstarszych braci, którzy zmarli niedługo po narodzinach. W wieku 16 lat została dostrzeżona przez Andrzeja Wiernickiego, który zaproponował jej udział w sesji zdjęciowej. W 1959 zadebiutowała główną rolą żeńską w filmie Jerzego Zarzyckiego Biały Niedźwiedź. Pozostawała w nieformalnym związku z Tusikiem Strumiłą i aktorem Adamem Pawlikowskim. W 1961 poślubiła plastyka Jana Rafała Floriana Zamojskiego, z którym rozwiodła się już w następnym roku. W 1962 wyszła za aktora dubbingu i reżysera dźwięku Włodzimierza Kozłowskiego, z którym rozwiodła się w 1972. W 1990 wzięła ślub z robotnikiem Janem Perzynem. W latach 90. pogłębiła się jej choroba alkoholowa. Brała udział w regularnych kilkudniowych libacjach. Mocno zaniedbała również swój wygląd i miała problemy finansowe. Zmarła 19 marca 1997, najprawdopodobniej na skutek wylewu krwi lub zawału serca. Ewa Krzyżewska, urodzona w lutym 1939 w Warszawie. Aktorka filmowa i teatralna. Jej uroda i usposobienie powodowały, że reżyserzy obsadzali ją przeważnie w rolach kobiet podszytych wewnętrznym bólem i goryczą, posiadających melancholijny, delikatny i tajemniczy wizerunek. Była córką Juliusza Waleriana Krzyżewskiego i Marii Stanisławy z Piotrowskich. W czasie wojny z rodziną często zmieniała miejsce zamieszkania. W 1956 rozpoczęła studia w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej imienia Ludwika Solskiego. Po pierwszym roku studiów, pracując jako praktykantka na planie filmu Kalosze Szczęścia, została dostrzeżona przez Janusza Morgensterna i zaangażowana do roli Krystyny Rozbickiej w Popiele i Diamencie. Pierwszym mężem aktorki był Wacław Neyman, pracownik centrali handlu zagranicznego. 30 czerwca 1971 poślubiła architekta, prawnika i dyplomatę Bolesława Kwiatkowskiego. 28 lipca 2003, jadąc wieczorem z mężem, Bolesławem, uległa tragicznemu wypadkowi drogowemu. Krzyżewska zmarła 2 dni później w szpitalu. Pochowano ją na cmentarzu w Almunekar, ale kilka lat później została ekshumowana i przywieziona do Polski, gdzie spoczęła w grobowcu rodziny Krzyżewskich na cmentarzu Pomorskowskim w Warszawie.